koronawirusa. Tak strasznie, że pozamykała wszystko. Zachowuj się. To czy, nie wiem, czy gorzej zaraz ktoś podejdzie, gdzie masz dokumenty. Koronawirus? Tutaj kolega. Dobra, dostał się. Mają koronawirus, jak wszędzie zresztą. I na wszelki wypadek wykorzystują sytuację. Masz dokumenty, udziąc, nic więcej. Maciej, a dlaczego tu jesteśmy? Krzysztof, dlaczego się tutaj znajdujemy? Ja już Państwu opowiem. Dobra, już Pan idzie, spokojnie. Dzień dobry. Dobry, witamy. Dobry. Chcemy złożyć pisemko tutaj w sekretariacie. Odpowiedź na... żeby nam... Podstępowe panowie... Tak. Ale nie możemy wejść? Nie. Dlaczego? A, ale pan przyniesie stempelek. Dobrze, fajnie. A co, szefostwo się boi? Żebyśmy chcieli z prezesem. Tutaj jest, proszę pana, jedno pisemko dla państwa, jedno dla nas, żeby było potwierdzenie. A tutaj dla nas, żeby było... Panie Andrzeju, a co, szefostwo się boi? Nie wiem. Nie wie pan, nie wie. No proszę, proszę do dyrektora zadzwonić, że my jesteśmy z federacji... Nie ma zastępcy. Nie ma dyrektora. Nie, dyrektora. Firma Bayer. Firma Bayer, producent glifosatu rakotwórczego. Odpowiada, proszę państwa, że glifosat nie jest szkodliwy. Zamknęli swoje tutaj, proszę państwa, bramy przed nami, uniemożliwiając nam wejście na teren firmy i złożenia, zasłaniając się, moi drodzy, koronawirusem, tak? My tutaj jesteśmy w imieniu narodu polskiego. Tutaj mamy dokument. Tutaj mamy dokument, z którego wynika, że firma odpowiada, glifosat nie jest szkodliwy, glifosat jest zdrowy, można go stosować, a wręcz pomaga w polskim rolnictwie i urzeźnia glebę. Także w Stanach Zjednoczonych płacą miliardy odszkodowań z tytułu strucia glifosatem i wytworzenia chorób nowotworowych. Dobry Bayer, niezły. Mamy pancerny z Poznania. To jest taka tradycja. My, warszawiacy, mówimy dobry Bayer. Dobry Bayer. Szkoda, bo mieliśmy dla nich... Dobrze z tym. Roundupa? Dobra. Mieliśmy dla nich niespodziankę. Chcieliśmy to rozlać sobie. Szklanek, bo szklanek napić się, żeby pan. Chociaż 50. No tak, to co oni wystawili. Tak, firma Bayer twierdzi, że glifosat jest. Weź tutaj. Tak. Armani, daj tutaj. O, moi drodzy. To jest producent środka, który powoduje... Bayer produkuje, tak? Przejął Monsanto. Ciech w Polsce. Moi drodzy, oni płacą odszkodowania z tytułu strucia glifosatem, a w Polsce nam wmawiają, że to jest substancja bezpieczna, wręcz pomaga polskim rolnikom. To w przejściu na tamte światło. Protestuję, to nie jest wina tej firmy. Polskie ministerstwo dopuściło 92 produkty, środki ochrony roślin z zawartością glifosatu. Oni tylko korzystają z uprzejmości polskiego rządu, kochani. Którego opłacamy i tak dalej. Tak, ale żeby ta firma funkcjonowała i to weszło na rynek, to rząd za darmo to zrobił, jak myślicie? Tak. Bo to są filantropi, filantropi, prawda? Tak. Ja wiem, że istnieje coś takiego jak prowizja. Istnieje coś takiego jak prowizja. Tak samo mam wrażenie, że ministrowie zdrowia na przykład są dealerami na procencie na przykład Pfizera i innych takich fajnych firm. Który da więcej, no to wyjdzie na rynek, prawda? Także dziękujemy bardzo. Chcieliśmy, ile, po 50 tak sobie strzelić, tak? Ale z prezesem, nie? Bo ochroniarze to szkoda. Ale dziękujemy panie Andrzeju za odwagę. Nie mamy oficjalnej pieczątki Bayera. A to proszę jeszcze o oficjalną pieczątkę Bayera. A co tam? Na portierni odbili? Nachodzi się chłopina. Oryginalną. Jest panie Andrzeju. Dziękuję panie Andrzeju. Dziękujemy. Dużo zdrowia. Dziękuję.
Proszę bardzo. Moi drodzy, pamiętajcie, będziemy tą firmą odszkodowania też szarpać. Mamy złożone pismo do firmy Bayer. Moi drodzy, pismo zostanie upublicznione dzisiaj z tymi pismami, które żeśmy złożyli do ministra rolnictwa. Będziecie mogli znaleźć na moim profilu. Jednocześnie mogę was poinformować, że... Już momencik, przełączę. Tu już mamy... moi drodzy, jedno... Szanowni Państwo, mamy jedno opakowanie ich produktu i w nagrodę dla firmy Bayer zrobimy eksperyment, który, szanowni Państwo, podlewamy środkiem tym ochronnym. Mamy kolejne, sprawdzimy, czy to nie jest trucizna. Zostaw to. Apeluję do warszawiaków, abyście warszawiacy mieli na uwadze, że tutaj został wlany ten środek. Zostaw. I żebyście... Ja co parę dni będę przychodził i nagrywał, pokazywał, jak to wygląda. Tutaj tak, przekażemy ten środek tutaj panu ochrony. Dwa tygodnie zobaczymy. Za tym te myśli. Tak, proszę Państwa. Jak te rośliny są zabijane, tak zabijane są takie małe polskie dzieci. Ten środek trafia do produktów spożywczych, które konsumują dzieciaki w parówkach, w bułkach, we wszystkim. Więc my wzywamy Bayer do zaprzestania i widzimy się później.